Cześć wszystkim! A zresztą, co ja będę gadał? Sami zobaczcie. A więc Hyundai i30 z literką N, która jak wiecie w tym samochodzie zmienia wszystko. I od razu taka informacja dla osób, które szukają takiego samochodu na przykład na tor, gdzieś tam rekreacyjnie sobie powiedzmy w takie miejsce wyskakują czasem. I oczywiście test takiego samochodu powinno się zrobić przynajmniej częściowo na torze, ale ja takiej możliwości nie mam. Fajnie by było wyskoczyć nim, spalić ze dwa komplety opon, porównać do rywali, no ale niestety czegoś takiego póki co nie dam rady zrobić. Ale jednocześnie jestem przekonany, że jakieś 90%, a może nawet więcej, właścicieli Hyundai'a i30N na takim torze się w ogóle nigdy nie znajdzie. Dlatego mój dzisiejszy test będzie dotyczył przede wszystkim jazdy takim samochodem na co dzień. Czyli jak taki samochód sprawuje się w normalnych warunkach jazdy, czyli jeżdżę nim do pracy, jeżdżę nim na zakupy, jeżdżę nim się pobawić, tak jak teraz jest niedziela. Jestem w nim w zasadzie już od jakichś 3 godzin i w zasadzie to od rana, oprócz nagrywania, w zasadzie to od rana robię, czyli się nim bawię. Więc na czymś takim skupiamy się dzisiaj i jeśli jesteście ciekawi czegoś takiego, to jedziemy. Na początek garść informacji technicznych, czyli co ja dostałem do testu konkretnie i co w ogóle możemy mieć w i30 pod maską. I tutaj, bo to też jest bardzo ważne. Nie ma tego oczywiście za dużo, są w zasadzie dwie wersje. Podstawowa wersja N, która ma 250 koni mechanicznych, ona jest dostępna tylko i wyłącznie z manualną skrzynią biegów. No i mamy wersję N Performance, czyli dokładnie taką, jaką dziś otrzymałem. Co ciekawe, ona jest dostępna z 6-stopniową manualną skrzynią biegów, ale również z 8-biegowym automatem. Taki mam tutaj. To jest taka pierwsza rzecz, której bym się nie spodziewał. Znaczy inaczej, teraz już bym się spodziewał, bo dużo samochodów w tej klasie, czyli hot hatchy, chociaż to w sumie nie jest hot hatch, ale zaraz do tego przejdziemy. No ale czegoś takiego kiedyś bym się nie spodziewał. No gdzie automat do takiego samochodu? A dzisiaj wiem, że są dwie takie grupy. Pierwsza, nazwijmy ją hardkorowcy, którzy uważają, że to jest jakieś tam świętokradztwo. I druga, która uważa, że kupując taki samochód na co dzień, chciałaby mieć automat. Ja dzisiaj jestem już zdecydowanie w tej drugiej grupie odnośnie skrzyni, bo uważam, że to jest świetny ruch, że taki samochód możemy z taką przekładnią mieć. Ale dobra, wróćmy sobie jeszcze do tych danych. 250 koni ta podstawowa wersja, mocniejsza wersja 280 koni. Jest to silnik dwulitrowy, czterocylindrowy. Dysponujemy tutaj momentem obrotowym na poziomie 392 Nm. A do 100 km na godzinę ta konkretna wersja na papierze rozpędza się w 5,4 sekundy. Wersja ze skrzynią manualną jest to pół sekundy wolniejsza, czyli 5,9. Maksymalna prędkość to katalogowo 250 km na godzinę. Z informacji, które posiadam, to tej wersji 250-konnej sprzedaje się rocznie w Polsce pewnie tyle, co Rolls-Royce'ów. Zdecydowana większość klientów wybiera taką wersję, czyli tą mocniejszą. I skoro takie papierowe dane mamy za sobą, to przejdźmy do tego, jak tym samochodem się jeździ, jak z nim się żyje na co dzień. Ja dokładnie tak ten samochód wykorzystywałem. Jechałem rano do firmy, jechałem na zakupy, jechałem jak musiałem coś załatwić. To, co jest najważniejsze w tym samochodzie, to ten przycisk na kierownicy, czyli Drive Mode. Co on powoduje? Bardzo często w swoich testach mówię Wam o tym przycisku, albo w ogóle o nim nie wspominam, bo nie ma sensu, a jak wspominam, to bardzo często mówię, że on w zasadzie nic nie zmienia, nic nie daje. Wiecie oczywiście wszyscy, że tym przyciskiem przełączamy sobie między Eco, Normal i Sport. Tak jest najczęściej w większości samochodów, tu jest podobnie. Mam jeszcze dwa inne guziczki, ale o nich też za chwilę. Tyle, że ten samochód w trybie Sport, i mówi to osoba, która takie samochody uwielbia, bo ja kocham taką klasę, uważam, że to są samochody stworzone właśnie dla mnie, to gdyby ten samochód miał tylko tryb Sport i miałbym jeździć nim na co dzień, to ja bym takiego samochodu nie kupił. To jest oczywiście samochód w pewnym stopniu hardkorowy, każdy zdaje sobie z tego sprawę i nikt nie kupuje tego samochodu, żeby był on jak najbardziej wygodny, albo żeby jeździć nim w trasę, żeby tutaj było cicho. Nie o to tutaj chodzi. Ale biorąc pod uwagę to, że te samochody kupujemy już często po to, żeby nimi jeździć na co dzień, to główne pytanie brzmi, czy jeśli nacisnę sobie i przejdę z trybu Normal, Sport i na Eco i będę chciał tym samochodem jeździć w tym trybie,
To czy da się to robić w miarę komfortowo i jeździć nim, używać go na co dzień? Tak, da się. I to jest najważniejsza informacja dla mnie, bo gdybym odpowiedział nie, to myślę, że grupa klientów, która i tak jest dosyć wąska, zawęziłaby się już do jakiegoś marginalnego poziomu. Więc to jest pierwsza rzecz, pierwsza moja wątpliwość, która rozwiała mi się przez ostatni tydzień jazdy. Zdecydowanie mógłbym mieć taki samochód na co dzień, ale oczywiście zaznaczę, ja uwielbiam sztywne zawieszenia, uwielbiam takie samochody. Nie przeszkadza mi to, że tu jest głośniejsze zawieszenie, że jest głośny wydech. Nie szukam w samochodzie tylko i wyłącznie komfortu, więc ja coś takiego bym zaakceptował, ale zdecydowanie jeśli chcecie kupić sobie taki samochód, po tym co powiedziałem, że da się nim jeździć na co dzień, uważacie, że dobra, spoko, da się, to moja żona to też zaakceptuje, to nie. To jest jeden z tych samochodów, który naprawdę musicie sprawdzić sami. Bo tutaj może być naprawdę różnie. Ale moje zdanie jest takie, że zdecydowanie da się tym samochodem jeździć na co dzień. No i teraz konkretnie, tryb eko. Nie wiem jak to się nagra, ale ja naprawdę w tej chwili nie słyszę wydechu. Nie ma tu żadnego dudnienia, żadnego huku z rury wydechowej. Jest normalnie. Zmieniając na normal jest oczywiście troszkę głośniej, a zmieniając na sport robi się tak, że pasażer będzie to zdecydowanie odczuwał i ten samochód może mu już wtedy przeszkadzać. Mówię to na podstawie jazdy i jazdy z pasażerami, którzy pytali się, czy to musi być tak głośno. Dla mnie z kolei, jeśli nie stoję w korku i idę się tym samochodem pobawić, tak jak na przykład przed chwilą, to tryb sport jest czymś wymarzonym. Coś, co dzisiaj ginie z samochodów. Tutaj naprawdę słychać wydech. Ten wydech burczy. Ten wydech ma fajny, rasowy dźwięk. To nie jest żaden dźwięk z głośników, tak jak się to dzisiaj już robi. To jest prawdziwy dźwięk wydechu i to jest coś fantastycznego. Można w tym samochodzie jeździć w ogóle nie używając radia, czyli coś, co ja uwielbiam, na co często zwracam uwagę, bo po prostu słuchasz dźwięku wydechu. Mamy też coś takiego jak ten przycisk, po którego naciśnięciu ustawia się albo N-standard, albo tryb custom. Możemy sobie tutaj bardzo dużo rzeczy pozmieniać. Nie będę w to wnikał jakoś bardzo mocno, no bo tak jak mówię, to nie jest test, gdzie urywamy pół sekundy na torze. Ale taka ciekawostka dla mnie to ten przycisk i używałem go częściej, bo on jest o tyle dziwny, że po jego naciśnięciu pokazuje mi się w tej chwili 20 sekund, które się odliczają, że mam w tej chwili dużo większą moc. Pewnie tego teraz nie słyszycie, ale wtedy naprawdę wydech strzela. O, nawet jest ciężko jechać płynnie. Dlaczego powiedziałem, że to jest dziwne? Bo z jednej strony macie wrażenie, że ten samochód dostał jakieś nitro, ma ze 100 koni więcej, ale jest to powodowane przestawieniem się tych trybów, nazwijmy, na hardcore i jeszcze głośniejszego wydechu, tego, że właśnie strzela z rury. Bo jeśli zmierzylibyśmy sobie na przykład czas do setki, to on powinien być taki sam, jak przed naciśnięciem tego przycisku. Więc o tyle dziwne, że nie mamy tutaj jakiegoś innego doładowania, ale o tyle fajne, że wrażenia są wtedy takie, że po prostu wow. Dobra, ale poświęćmy też chwilę na wnętrze tego samochodu. Przełączę sobie może w tryb eko, będzie troszkę ciszej, bo nie wiem jak zbiera ten mikrofon, to też żebyście mnie słyszeli. I przechodząc do wnętrza, bo tutaj mogą być też różne oczekiwania i być może nie wiecie czego się spodziewać. No to tak w skrócie, spodziewajcie się normalnego i30 z dużo fajniejszymi fotelami, z fajnym trzymaniem bocznym, może nie takim przystosowanym na tor, ale z dużo fajniejszym niż, że tak powiem, standardowo. To jest również taki typowy standard i30. Bardzo prosty, bardzo klasyczny samochód, klasyczne zegary z cyfrowym wyświetlaczem po środku. To, co ja oczywiście pochwalę, to klimatyzacją sterujemy za pomocą pokręteł, bardzo wygodnych, dosyć dużych, czy to kierowca, czy to pasażer, jest oczywiście dwustrefowa klimatyzacja, więc to jest taka totalna klasyka. Jeśli chcielibyście się czepiać materiałów, to zdecydowanie też, że tak powiem, poniżej deski, to tutaj jest już taki plastik fantastik, nazwijmy go tak, a jeszcze bardziej mogę przyczepić się do tyłu pojazdu, gdzie nie mamy na przykład nawiewów, nie mamy żadnych portów USB, więc z takiej praktycznej strony do tego byśmy mogli się troszkę doczepić. Jeśli chodzi o miejsce na nogi, bo to na pewno jest ważniejsze, to zobaczcie, ustawiam fotel sam za siebie i tego miejsca jest bardzo mało. Ja jeśli miałbym jechać z Warszawy nad morze tutaj z tyłu, to raczej bym jakiś przeszczęśliwy nie był. Plus na pewno, że nad głową tego miejsca mi tutaj nie brakuje. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, ktoś powyżej 180 cm raczej tutaj z tyłu szczęśliwy nie będzie. Wsiadł też kolega, który ma 1,90 m jako kierowca. No to ja z tyłu chyba bym się już w ogóle nie zmieścił. No ale i30 to nie jest samochód do wożenia trzech osób z tyłu na jakieś ogromne dystanse. Raczej jeśli kupujecie ten samochód dla siebie, czy tam dla dwóch osób, to możecie się zastanawiać, co z bagażnikiem. No to odpowiadam. Z bagażnikiem jest całkiem dobrze, szczególnie w wersji Fastback, którą jadę, bo mamy tutaj 450 litrów pojemności. Malutka gwiazdka, którą muszę dodać,
Jeśli mamy belkę rozpierającą z tyłu, to zabierze ona nam 14 litrów, ale to i tak jest praktycznie 450 litrów, więc jak na samochód, nazwijmy go sportowy, to jest bardzo dobry wynik. Warto wspomnieć, że mamy tutaj ręczny mechaniczny, co może być dobrą informacją dla osób, które na przykład lubią pobawić się zimą, no ale już niedobrą informacją dla osób, które chciałyby mieć autohold, bo takiego tutaj przez to nie uświadczymy. Uświadczymy za to fajny przycisk, który nazywa się tryb N na wyświetlaczu, dzięki któremu możemy sobie mierzyć czy patrzeć na różne osiągi samochodu. Jak ktoś lubi latać gdzieś po torze, czy po prostu mieć pełne informacje odnośnie auta, to bardzo fajna rzecz. No i muszę też wspomnieć o widoczności do tyłu, która jest mega ograniczona. Tak naprawdę widać, że coś tam jedzie, ale co, to już nie za bardzo. Także lusterko wsteczne bardzo dużo informacji nam dawać nie będzie. No i właśnie, fastback, bo też o tym nie powiedziałem. Jeśli szukacie i30N, to macie do wyboru hatchbacka, czyli tego hot hatcha, no i fastback, czyli to, co jadę. Wiem, że bardzo wiele osób uważa, że hatchback jest dużo bardziej rasowy. Ja też tak chyba uważam i na początku, jak zobaczyłem, że dostałem taką wersję, to się troszkę zmartwiłem, bo myślałem, że wolę hatchbacka. Ale jakbym miał wypowiedzieć swoje zdanie, to mi się fastback bardzo podoba i nawet nie wiem w sumie, czy nie bardziej niż ten hatchback. Ale to już są kwestie bardzo osobiste, no chyba, że chcecie większy bagażnik, no to wtedy wiadomo, fastback. Dobra, wnętrze mamy załatwione. Musimy jeszcze wrócić do tego, jak ten samochód jeździ, bo on po to jest. To powiem Wam tak, jeżdżę nim od tygodnia. Mało jest samochodów, które po takim czasie, za każdym razem, jak tylko do nich wsiadam, wywołują u mnie takiego banana na gębie. To jest samochód dla kierowcy, który uwielbia jeździć samochodem, który zgodzi się na dosyć duże kompromisy, bo to jest samochód, który ma bardzo twarde zawieszenie. To jest samochód, który jest głośny. To jest samochód, który, i tu zwracam Waszą uwagę na to, stawia bardzo duży opór podczas manewrowania, podczas kręcenia kierownicą. Ale powiem tak, dla mnie to jest rewelacja. Ja nie cierpię samochodów, w których kierownica lata lewo, prawo, praktycznie jednym palcem machacie sobie i nie czujecie nic, bo po prostu właśnie nie czujecie nic. Nie czujecie nic, co się dzieje na drodze, nie czujecie, jak ten samochód skręci. Tutaj czujecie każdy centymetr drogi. To oczywiście może być minus właśnie pod kątem komfortu, ale pod kątem precyzji prowadzenia, radości prowadzenia, to jest jedno wielkie wow. Ten samochód pod kątem prowadzenia na zakrętach jest tak pewny. Czujecie, że wykonuje on każde Wasze polecenie, jak tylko o tym pomyślicie. Jedzie jak po sznurku, a przyspieszanie, szczególnie w wersji Sport, to wciskając pedał gazu do dechy, bardziej nie martwicie się o to, czy zdążycie gdzieś tam wjechać, wcisnąć się, czy kogoś wyprzedzić, tylko bardziej martwicie się, żeby nie zawinąć asfaltu ze sobą. Naprawdę rewelacyjne wrażenia z jazdy, z przyspieszania, ze skręcania, ze słuchania tego samochodu. Szczególnie z łuków, zakrętów, wiadomo, że dokładnie po to jest ten samochód. Jednym słowem, zrobił on na mnie przeogromne wrażenie. Ja spodziewałem się, że będzie dobrze, a może nawet, że będzie bardzo dobrze, ale nie aż tak. To jest dla mnie w pewien sposób dzieło sztuki motoryzacyjnej i być może wpływa na moje zdanie to, że ja się boję, że na przykład następna albo jeszcze następna wersja takiej N-ki to będzie elektryk, który nie będzie wydawał żadnych dźwięków. Pewnie będzie szybki, może nawet szybszy od tego samochodu, ale przez to, że nie będzie czuć zapachu benzyny, przez to, że ten samochód nie będzie się cały trząsł, przez to, że nie będzie tego wydechu, to nie będzie też takich wrażeń. Choćby miał 2,9 do setki. I to jest prawdopodobnie jeden z ostatnich Mohikaninów, dlatego szanujmy taką motoryzację, póki jeszcze jest. Uwielbiajmy te samochody, kupujmy póki można, bo za chwilę naprawdę może tak się stać, że już nie będzie można, że takie samochody będą tylko na rynku wtórnym. Nie wiem, czy chcecie słuchać o spalaniu, bo nie po to są te samochody, żeby jeździć o kropelce, ale w sumie, skoro robię test takiej jazdy na co dzień, to powiem. A sprawdźmy sobie na przykład teraz. 17.1. I tego musicie się spodziewać, jeśli będziecie się bawić. Te 17.1 to nie jest z tej jazdy, którą teraz widzicie, którą nagrywam, bo to by było trochę już przegięcie. Tak jak powiedziałem, jestem już ze 3 godziny w tym samochodzie, więc wracając, zabawa, minimum kilkanaście, bliżej 20. Totalnie normalna jazda w trybie eko, rano do pracy, zakupy, tak jak powiedziałem. To już nie jest wcale tak źle, bo ja zamykałem się w 10,5 litra. Nie udało mi się ani razu zejść poniżej tej dychy, ale jeżdżąc naprawdę normalnie, bez wykorzystywania pedału gazu zero-jedynkowo, te 10-11 litrów myślę, że jest zdecydowanie do przeżycia, mając do dyspozycji taką rakietę. Dobra, na koniec ceny. Jak już zabolało przy paliwie, to niech jeszcze raz zaboli. Ceny podstawowej wersji z tym słabszym 250-konnym silnikiem, oczywiście ze skrzynią manualną, rozpoczynają się z poziomu 156 500 zł.
Przypomnę, że mówimy o wersji Fastback, która jest o niecałe 3000 zł droższa od hatchbacka. Natomiast wersja N Performance to koszt minimum 181 500 zł, natomiast za wersję ze skrzynią automatyczną dopłacić musimy 9 000 zł i ja zdecydowanie uważam, że po pierwsze warto. Ha, widzieliście? Ktoś z Enki też machnął, ja znam to Subaru, bo to była zawsze taka bardzo fajna społeczność, która pozdrawiała się na drodze. No i jak widzieliście, kierowca z Enki też mi pomachał. Więc to też jest taka fajna wartość dodana w takich samochodach. Ja wiem, że z tego można się śmiać, ale ja na przykład kiedyś jeżdżąc Subaru uwielbiałem takie rzeczy, bo to się kończyło nie tylko na tym, że ktoś mi pomachał. Bardzo często ktoś pomagał mi w zakupie jakiejś części i tak dalej, nie będę w to wnikał, ale takie samochody potrafią stworzyć pełną społeczność. No bo jak jeździcie na przykład Skodą Octavią, to kiedy wam ostatnio ktoś pomachał, kto was nie zna? Wiadomo, że tego się nie robi. A w takich samochodach to jest też jeden z aspektów, za które ja je kocham. Ale dobra, bo mówiłem o skrzyni. W mojej opinii to nie jest żadne świętokradztwo. To jest wręcz strzał w dziesiątkę, że macie wybór. Nie chcesz? To sobie kup manual. Ale jeśli ktoś chciałby ten samochód, chce nim jeździć na co dzień, nie chce się z nim męczyć, nie chce się z nim szarpać, a wymarzył sobie hot hatcha, 300-konny samochód, no praktycznie 300-konny, to jest genialne rozwiązanie, tym bardziej, że ta skrzynia jest naprawdę fantastyczna sama w sobie i zdecydowanie daje radę w tak sportowym samochodzie. Dobra, dajcie znać, co wy o nim sądzicie, czy na przykład jeździliście taką N-ką kiedyś. Co sądzicie o kupieniu takiego samochodu do jazdy na co dzień? Ja jeszcze uściśle. Czy kupiłbym taki samochód dla siebie jako jedyny samochód? Zdecydowanie tak, ale gdybym był sam. Mając rodzinę, myślę, że finalnie na coś takiego bym się nie zdecydował. Ale jako drugi samochód, czy już taki typowo dla mnie, to jest zdecydowanie auto marzenie. Dzięki za dzisiaj, czekam na wasze komentarze. Przypomnę jeszcze tylko, wiem, że tego nikt nie lubi, ja też tego nie lubię, ale tak podobno trzeba robić, więc przypominam o subskrypcji. Kliknijcie na koniec filmu subskrybuj, bo będą bardzo fajne samochody. Kliknijcie ten dzwoneczek, aby YouTube przypomniał wam o tym, że jakiś kolejny samochód wjechał do mnie na kanał. I na dzisiaj byłoby to już ode mnie wszystko. Trzymajcie się, cześć!